W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali w dalszym ciągu temat związany z ordynacją kobiet, co Pismo Święte mówi na ten temat i w dalszym ciągu będziemy omawiali to opracowanie, które zostało specjalnie przygotowane. Będzie to część trzecia. Nim przystąpię do rozważania tego opracowania, chciałbym podać kilka słów wstępnych. Mianowicie list apostoła Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział i tam od 5 wersetu, gdzie jest powiedziane o powołaniu starszych. Starszy w Piśmie Świętym jest ta nazwa grecka presbiteros. W niektórych kościołach protestanckich czy też katolickich powszechnych jest ta funkcja presbitera. Szkoda bardzo, że ta nazwa, to wyrażenie presbiter, biskup, została diakon w wielu kościołach, została zaniechana, zastąpiona całkiem innymi określeniami, które czasami odbiegają od rzeczywistości, ale no, nie będziemy tutaj rozważali tego znaczenia, jest jak jest. Pierwszy list apostoła, list apostoła Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział od wiersza 5. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Starszych, czyli prezbiterów. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jest włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, niesamowolny, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwego zysku, brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. No, mamy tutaj natchnione słowo pod natchnieniem Ducha Świętego, napisane przez apostoła Pawła i to jest to słowo autorytatywne. Musimy przyjąć to słowo, tak jak jest tutaj zapisane. Nie określać, jak to feminiści lub liberałowie w kościele, którzy chcą wprowadzić feministyczne, takie można powiedzieć, skrajne poglądy dotyczące urzędu starszych zboru, prezbiterów w kościele, z uwagi na to, że jeżeli pastor, nazwijmy go Jan Kowalski, mówi w ten sposób, że no, apostoł Paweł był ograniczony kulturowo, my tu jesteśmy, żyjemy w innej epoce, my powinniśmy zmienić pewne rzeczy,
No to ja wtedy uważam, że ten pastor Jan Kowalski stawia się trochę wyżej nad apostoła Pawła, który był w kontakcie z Chrystusem, z Bogiem, miał widzenia, następnie z natchnienia Bożego prowadził ewangelizację, spotkał Chrystusa w drodze do Damaszku. I no, sami musicie ocenić, drodzy słuchacze, komu chcecie wierzyć. Czy pastorowi Janowi Kowalskiemu, czy też Pismu Świętemu. Jeżeli Pismo Święte mówi mężami jednej żony, to nie można doprowadzać do tego, że w sławnym podręczniku dla starszych zboru unika się tych wersetów, jako już przestarzałe z uwagi na to, że no, te wersety troszeczkę no, kością stają w gardle. Lecz chwała Bogu, że są ludzie, którzy zwracają uwagę na te zagadnienia i nie poddają się i mówią, Pismo Święte całkiem inaczej mówi i ostro sprzeciwiają, zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, który w objawieniu, w drugim rozdziale i tam w wierszu 20 pisze w ten sposób. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo, i spożywać rzeczy bałwanom ofiarowane. Jest to taki element tajemnicy nieprawości, która rozgrywa się w każdym kościele. Każdy kościół jest atakowany przez szatana na różne sposoby, w różnych okolicznościach. Tym bardziej Kościół Boży powinien być mocno obwarowany na Słowie Bożym. Jeżeli coś nie ma w Słowie Bożym, to nie ma. Jeżeli piszemy w prawie wewnętrznym czy w prawie zborowym, że organizacja Kościoła Bożego jest oparta na Bożych podstawach, niech ona będzie oparta na Bożych podstawach, a nie na wymysłach 20 czy 21 wiecznych liberałów, którzy te rzeczy wprowadzają. Tak więc sytuacja, która zaistniała, przypomina mi troszeczkę sytuację, która była w raju, przy drzewie wiadomości dobra i zła. Pan Bóg, stwarzając naszych pierwszych rodziców, dał im bardzo duże pole do popisu, całą ziemię, którą mieli panować nad tą ziemią, rozradzać się, rozmnażać, napełniać, uprawiać tą ziemię. Lecz był jeden warunek, ale jeden Bóg postawił warunek. Zaczął ich uczyć posłuszeństwa swojemu słowu. Tym warunkiem było: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Drodzy słuchacze, musimy sobie zdać sprawę zawsze z tego, że w Bożym działaniu jest w stosunku do człowieka jest zawsze to pole zakazane, tak bym powiedział pole minowe, na które nie możesz wchodzić. Jest powiedziane, nie będziesz, czy pamiętaj. A tutaj Chrystus powiedział, znaczy Bóg, Pan Bóg powiedział do człowieka, nie wolno ci, nie wolno ci. I to jest, kiedy w wyszukiwarce, przeszukując Pismo Święte, napiszemy słowo nie wolno,
znajdziemy wiele ograniczeń, które Pan Bóg czy ludzie postawili sobie. I to jest tak zwana strefa zakazana. I co się takiego wydarzyło? Niewiasta, kobieta Ewa, póki była z mężem, wszystko było w porządku. W pewnym momencie zapragnęła się oddalić. Wdała się w dyskusję z szatanem i szatan ją zwiódł i ona zapragnęła, spożyła ten owoc zakazany. Obecna sytuacja jest podobna. Kobietom niektórym już nie wystarczy to, co jest, ten olbrzymi świat, te wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, wszystkie ptactwa, wszystko, to jeszcze mało. Ja chcę panować nad wszystkimi. Chcę mieć władzę nad tym drzewem zakazanym, to, co Pan Bóg powiedział, nie wolno ci. Chcę, aby mi było wolno. Szatan dał jej prawo, powiedział, że możesz. Bóg powiedział, że nie możesz. Z ordynacją kobiet jest coś bardzo podobnego. Jest podział funkcji. Kobiety mają tak olbrzymią możliwości działania na różnych polach swoich działań. Zachęcam szczególnie żony pastorów, żeby przeczytały, są specjalne rozdziały w książkach Ellen White na temat żon pastorów, co one powinny robić, na temat kobiet, jaka funkcja. Prorok Boży, posłaniec Boży przekazuje Boże przesłanie. Jeżeli kobieta chce coś robić ku chwale Bożej, proszę bardzo, jest to a to, zgodnie ze swoimi darami duchowymi. Jest strefa zakazana. Jest strefa zakazana. Jeżeli apostoł Paweł mówi, że prezbiter, czyli starszy zboru, biskup, ma być mężem jednej żony, zostawmy tak, jak jest napisane. Dla naszego pełnego bezpieczeństwa. Nie możemy słuchać głosu szatana, który mówi, czy rzeczywiście zabronił ci Bóg bycia ordynowaną na starszą zboru lub pastorkę. Jeżeli będziesz ordynowana, będziesz pastorką, to oczy twoje się otworzą. Oczy się, będziesz, no, jak Bóg, znający dobro i zło. Tak więc szczególnie apeluję do kobiet, żeby uważnie studiowały Pismo Święte, żeby przypadkiem nie przekroczyć pewnej bariery, którą Bóg powiedział, nie wolno. Pod wpływem liberałów, czy pod wpływem swoich mężów, czy pod wpływem jakichś okoliczności i tak dalej. Nie pozwólcie sobie na przekroczenie pewnych granic, które Pan Bóg wyznaczył nam wszystkim ludziom. Nam mężczyznom też Bóg wyznaczył pewne granice. Kobietom też wyznaczył pewne granice. Dlatego też nie przekraczajmy tych granic. Uważajmy, bo to przekroczenie pociąga za sobą nie tylko ordynację, ale na przykładzie państw, kościołów. Wczoraj oglądałem film ze Szwecji, no byłem przerażony tym. Wprowadzenie ordynacji kobiet pociągnęło za sobą naprawdę przeokropne rzeczy. My nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, co potrafi przekroczenie jednego przykazania, jeden grzech,
jaką lawinę potrafi pociągnąć za sobą zła. Takie zło, że naprawdę ludzie prawowierni, wierzący w czystą Ewangelię są zaszokowani. Jak może taka rozpusta być w Kościele? To, co apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale pisze, że dzieją się okropne rzeczy. Ale to, że my pozwoliliśmy, nasza czujność zmalała do tego stopnia, że powolutku jesteśmy tak ograniczeni, nasza wola, że poddajemy się tej fali zła i wynikają złe konsekwencje. Tak więc apeluję też do tego pastora, który na łamach Facebooka mówił, ta nieszczęsna ordynacja kobiet. Tak, ona jest nieszczęsna, ona sprowadzi nieszczęście. I ty, pastorze, który masz tak duży wpływ na to wszystko, ty ciągniesz te wszystkie sznurki i ciągniesz ku zgubie. Naprawdę to źle się skończy. Tu nie chodzi o równość. Tu chodzi o dyktat szatana. Szatan zaczyna sterować nami. My poddajemy się jego woli. Bo patrząc na te pokusy, które szatan stosował w stosunku do Chrystusa, ktoś powiedział, no taki chleb, ojejku, taki chleb. No mógłby zamienić kamienie w chleb, przecież to się nic nie stało. Ale to jest to, że my zaczynamy słuchać szatana. Nawet jeżeli szatan coś ci każe czynić dobrego, nie słuchaj go, naprawdę. To jest, poddajesz się jego woli. Dlatego też apeluję do pastorów, do tych kobiet, które te już ordynacje przyjęły, żeby się naprawdę głęboko zastanowiły. Pociągnęliście pewną lawinę. I za to będziecie naprawdę odpowiedzialni przed Bogiem, co się dzieje. Czytajcie uważnie Pismo Święte. Potrzeba nam dobrej znajomości. A z drugiej strony dla tej drugiej grupy wiernych, którzy boleją nad tą obecną sytuacją, my musimy bardzo poważnie zastanowić się nad najgorszym scenariuszem, który będzie w Kościele. Najgorszy scenariusz, jaki może być. W kolejnych wykładach będę mówił o tym najgorszym scenariuszu, w jaki sposób my mamy się ochronić, żyjący w tych ostatecznych czasach, przed tym najgorszym scenariuszem. Kiedy wchodząc do Kościoła Bożego, zobaczymy człowieka odstępczego, który w Kościele Bożym usiądzie jak Bóg i zażąda sobie boskiej czci. I proszę mi wierzyć, zdecydowana większość ludzi padnie i odda mu pokłon. W Księdze Izajasza są znamienne słowa, które mówi prorok, mianowicie, choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, tylko resztka będzie zbawiona. Czyli chociażby było członków prawdziwego Kościoła Bożego jak piasek morski, tylko mała grupa będzie zbawiona. I to jest dla nas ostrzeżenie. Ostrzeżenie, że my pozwoliliśmy na pewne zachowanie, my poderwaliśmy się w tym prądzie. Czasami nie możemy wyjść, jesteśmy ograniczeni pewnymi rzeczami i w jednym z kolejnych wykładów będę mówił, jak mamy zachować się.
Jak mamy się w tej sytuacji zachować, kiedy te rzeczy będą się dziać, kiedy nawet zbawieni będą mieli duże wątpliwości, czy to aby nie była prawda. Tak więc przejdźmy obecnie do kolejnej naszej części, mówiącej na temat właśnie tych punktów dotyczących starszego zboru. Czwarty punkt. Kobieta jako starszy zboru, ale nie pastor. Czego nie dotyczy ta kwestia? Odmienności urzędu. Sprawa ordynacji kobiet do głoszenia dobrej nowiny nie powinna być mylona z tym, że kobiety mogą usługiwać jako ordynowane starsze zboru lub pastorki. Jasno wynika z Biblii, że ci, którzy mają zezwolenie na obejmowanie funkcji przewodzenia, to albo starsi zboru, albo pastorzy, i że Nowy Testament nie czyni żadnej znaczącej różnicy między tymi dwoma urzędami. Greckie określenie na starszego zboru, presbiteros, i biskup, episkopos, stosowane są zamiennie w Nowym Testamencie. Takie same kwalifikacje wymagane są do objęcia obu tych urzędów. Oba urzędy wymagają tej samej pracy, pasterzowania trzody pańskiej. Możemy zatem wyciągnąć wraz z Lee Colemanem wniosek, że jeżeli prezbiterzy, starsi zboru i biskupi, stróżowie, znani są z tej samej nazwy, jeśli wymaga się od nich tych samych kwalifikacji, jeżeli oni rzeczywiście pełnią te same obowiązki, w takim razie jakiego mocniejszego dowodu mamy oczekiwać, czy też pragnąć na ich równorzędność i tożsamość? Jednak nawet dzisiaj dzielimy niektóre obowiązki pomiędzy starszego zboru a pastora. I choć w samej istocie jest to jeden i ten sam urząd. Czego dotyczy kwestia? Ponieważ Biblia nie czyni różnicy pomiędzy urzędami starszego zboru i pastora, jest z biblijnego punktu widzenia niekonsekwencją ordynowanie kobiet na starszego zboru, ale już nie na pastorkę. Ordynowanie kobiety na starszą zboru i pastorkę nie jest ani biblijne, ani niebiblijne. Zasadniczą sprawą tutaj jest bowiem to, czy Biblia w którymkolwiek miejscu dopuszcza kobiety do sprawowania przywódczej roli zboru lub pastora. No, tutaj jest trochę taka zabawna sytuacja, że diabeł tutaj porządnie nasiał konkolu wśród przywódców Kościoła i oni się tu zaczynają trochę gubić w tych zagadnieniach i myśląc, że, no, że ludzie nie znają Pisma Świętego. Są wyznawcy, którzy bardzo dobrze znają Pismo Święte. Jest obecnie internet, który pomaga analizować wersety biblijne. Ja znam troszeczkę język grecki i są doskonałe narzędzia do analizowania poszczególnych słów, które są użyte odnośnie właśnie tej kwestii ordynacji, że nawet siedząc w domu, możemy sobie przez internet mieć bardzo dobry obraz danego zagadnienia. I tutaj w jednym z takich serwisów należących do Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, advent.pl, jest strona, gdzie można zadawać pytania i między innymi ktoś zadał pytanie, czy kobieta może zostać pastorem. Administrator tej strony, nie wiem, kto jest administratorem, dobrze by było, żeby pod tymi odpowiedziami ktoś się podpisał, no ale nie ma podpisu, przyjmiemy, że jest jakiś administrator. Czy kobieta może być pastorem? Tak, może zostać pastorem. Nie może jednak udzielać chrztu świętego,
ślubu, prowadzić wieczerzę pańską, ordynacji połączonej z wkładaniem rąk, poświęcenia domu modlitwy, prowadzić pogrzeb, przewodzić kościołowi w sprawach dyscypliny kościelnej wobec jego członków. Czynności te są zastrzeżone dla mężczyzn, duchownych, pastorów, ordynowanych. Mimo tego toczy się cały czas w kościele dyskusja na temat ordynacji kobiet. No i teraz analizując tą wypowiedź, możemy zapytać, Bóg nie ma względu na osoby, czyżbyż? No jak to? Czy są równi, czy równiejsi? No jest troszeczkę tutaj, jakby ktoś sobie zakpił może z tego urzędu pastorki, że oczywiście pastorowie mogą te rzeczy robić, a pastorki te rzeczy robić, tam są zakazane, no ale byśmy powiedzieli, na jakiej podstawie wymyśliłeś to, bracie? Z sufitu? No z jakiego natchnienia? Nie może udzielać chrztu świętego? To jest przecież w kościele rzymskokatolickim każdy wyznawca może udzielać w nagłej potrzebie chrztu świętego. Jeżeli jest jakieś zagrożenie dla życia, każdy wyznawca może dokonać obrządku chrztu świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oczywiście ten obrządek przez osobę konsekrowaną, przez księdza ma być powtórzony, ale może udzielić. A tu nawet pastor ordynowany, pastorka ordynowana nie może udzielać ślubu, wieczerzy. No, dajcie spokój, prowadzenia pogrzebu. Tak więc niech pastorki się zastanowią, co chcą robić, bo naprawdę są bardzo poważnie tutaj będą dyskryminowani na tym punkcie. Czytajmy dalej. Prowadzenie Duchem Świętym. Czego nie dotyczy ta kwestia? Darów duchowych. Kwestia ordynacji kobiet nie powinno się mylić z tym, czy Duch Święty może wzywać i czy obdarza swymi darami do służby misyjnej. Stary Testament przepowiada wylanie Ducha Świętego na obie płcie. Wasi synowie i wasze córki. Księga Joela 2,28. Będą prorokować i tak dalej. Nowy Testament naucza, że Duch Święty wzywa i obdarza swoimi darami zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Podczas gdy sam Bóg bezpośrednio prowadzi i mianuje proroków, poinstruował on, że mianowaniem czy też ordynacją starszych zboru i pastorów ma zajmować się zbór, Kościół. Dary duchowe zsyłane są przez Ducha Świętego, ale są one także regulowane przez Pismo Święte. Ten sam Duch Święty, który powołuje do służby i obdarza swymi darami mężczyzn i kobiet, rozdziela je według swego uznania. Ten sam Duch Święty natchnął apostoła Pawła, dając mu wskazówki dotyczące wymagań kwalifikacyjnych na starszego zboru i pastora. Oprócz dwóch kryteriów podkreślonych w drugim liście do Tymoteusza 2:2, wierność i umiejętność nauczania natchnionego słowa także nas uczy, że starając się o przywódczy urząd starszego zboru lub pastora, muszą posiadać kwalifikacje wymienione w 1 Tymoteusza 3 od 1 do 6 i w liście Tytusa 1:5-9, co przed chwilą czytałem. Jednym z tych jest to, że starszy zboru lub pastor powinien być mężem jednej żony. Greckie słowo przetłumaczone jako mąż, specyficzny wyraz zawsze stosowany jest wobec płci męskiej w odróżnieniu od osoby płci żeńskiej. Jeżeli wierzymy, że apostoł Paweł był natchniony, gdy dwukrotnie napisał, że starszy zbor lub pastor powinien być mężczyzną, to ten szczególny wymóg na powyższe urzędy rodzi ważne pytania. Czego dotyczy ta kwestia?
czy apostoł Paweł ograniczył urząd starszego zboru, czy pastora do mężczyzn, czy uległ on wpływom swej kultury, czy też może kierowany był przez Ducha Świętego. Zakładając, że tę ostatnią może ktoś zapytać, czy ponieważ był to Duch Boży, który natchnął Biblię i dlatego, że jest niemożliwe, by nauka Ducha kiedykolwiek przeczyła Słowu Bożemu, czy Duch może powołać kobietę do przywódczej roli starszego zboru lub pastora, czy dał wyraźnie wskazówki w swoim pisanym słowie, że urząd ten może być objęty wyłącznie przez mężczyzn? Innymi słowy, czy Duch Święty może sam sobie przeczyć, powołując kobiety na urząd, z którego zostały wykluczone przez wskazówki podane w słowie przez tego samego Ducha? Ponadto, czy Kościół może w sposób legalny zlecić kobietom wykonywanie zadań, do których Duch Święty nie dał upoważnienia? Czy Kościół powinien pozostać w granicach ustalonych przez Ducha Świętego w Słowie spisanym, czy też powinien ustanowić swoją własną politykę według własnej mądrości i uznania sprzeczną z Pismem Świętym? I to jest właśnie ten punkt prowadzenia Duchem Świętym, jest chyba jednym z najciekawszych punktów, bo jeżeli my będziemy uważali, że Kościół Boży jest prowadzony przez Ducha Świętego, posiada dar prorokowania, posiada ten natchnienie Boże, to my nie możemy mówić tak, jak pewne wyznania mówią, o, my teraz mamy nowe światło otrzymujemy. Ale to nowe światło nie może być w sprzeczności ze starym światłem. O, dostaliśmy nowe światło. I to, co było do tej pory, to nie było. Ta stara nauka to była wręcz kłamstwem w stosunku do tej nowej nauki. Rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Pan Bóg jest Bogiem porządku. Duch Święty, który działał w Starym Testamencie, wyznaczył Radę Starszych, i to my nie możemy tutaj ingerować w działanie Boże. W Starym Testamencie kobiety doskonale to rozumiały, podział funkcji jest. To nie jest brak równouprawnienia, podział funkcji. Jeden sieje, drugi podlewa, trzeci ścina, kolejny młóci, piekarz i tak dalej. Podział funkcji jest. I Pan Bóg, wyznaczając kapłanów, nie wyznaczył kapłanki. Teraz żono, ja nie idę do służby w świątyni, ty idź za mnie. Ojeju, to byłby naprawdę poważny grzech. Pamiętamy sytuację z tym obcym ogniem. Był ogień, który się palił w świątyni, a pewnym kapłanom nie chciało się odpalać od tego ognia. To ogień, przecież to jest to samo wszystko, nie? Ale odpalili od czegoś innego, od jakiegoś zwykłego ogniska. Nie tego ogniska w świątyni. To było bardzo poważne odstępstwo. Ogień ogniowi nie był równy, drodzy słuchacze. To był inny ogień, obcy ogień. Tak samo kapłani byli tylko mężczyznami. Tutaj nie było żadnych problemów. W Nowym Testamencie nie znajdujemy problemu ordynacji, równości, równouprawnienia, czy też dyskryminacji, feminizmu. To nie był problem. Problemem było głoszenie Słowa Bożego, przygotowanie się na przyjście Jezusa Chrystusa. To był główny prąd. I tak jak zawsze mówię, to jest wrzawa, która odwraca nasz wzrok od tych najważniejszych rzeczy, do których nas Pan Bóg przygotował. Wyznaczył nas, pokazał nam, co mamy robić. Tak więc, drodzy, zastanówmy się poważnie nad tym, abyśmy nie odpalali od, jak to gdzieś tak jest napisane, od
od pochodni szatańskiej, od szatańskiego pochodu, ognia. I rozpalali tym szatańskim ogniem na ołtarzu Bożym, spalali kadzidła. Nie, to jest szataństwo. I ile nam jeszcze czasu pozostało do przyjścia Chrystusa? Diabeł dwoi się i troi. Naprawdę, on doprowadzi do ruiny. Do ruiny. I nic dziwnego, że tylko resztka zbawionych będzie, choćby było. Kontynuujmy dalej ten temat. Milczenie i nauczanie kobiet. Czego nie dotyczy ta kwestia? Zamykania ustom kobiet. Kwestia, czy ordynować kobiety na starsze zboru bądź pastorki, nie powinno się mylić z kwestią, czy mogą one przemawiać w kościele. Gdy Biblia nakazuje kobietom zachować ciszę w kościele, nie ma na myśli zakazu modlenia, prorokowania, głoszenia, ewangelizowania czy nauczania w kościele. W tym samym liście do Koryntian, w którym apostoł Paweł mówi kobietom, by zachowały ciszę w kościele, zaznacza, że kobiety mogą się modlić i prorokować, ale pod warunkiem, że są odpowiednio ubrane. Myślimy to. Stwierdza dalej, że ten, który prorokuje, wypowiada słowa zbudowania, napomnienia i pocieszenia, również podobnie jak nakaz podany w tym samym rozdziale, aby ci, którzy mówią językami, zachowali ciszę w kościele. Gdy tłumacz jest nieobecny, nakaz, aby kobiety zachowały ciszę w kościele, sugeruje, że Paweł chciał, aby kobiety wyrażały swój dar mowy w właściwie określonych granicach. Ponadto sam Paweł, który nalegał na kobiety, by zachowały ciszę i który nie pozwolił kobietom na nauczanie czy też wynoszenie się nad męża, najwyraźniej aprobował nauczanie misyjne Pryscyli Akwili czy instruowanie Apolona. Paweł wymagał także, aby kobiety wykonywały nauczanie specjalnego rodzaju. Starsze kobiety mają zachować godną postawę, niech pouczają młodsze kobiety, co jest dobre, i niech pouczają młodsze kobiety, aby miłowały swoich mężów i dzieci. Powyższe teksty powinny uczulić badających Biblię na to, iż zakaz dany kobietom odnośnie nauczania lub władzy nad mężczyznami nie zabrania kobietom jakiejkolwiek formy nauczania. W przeciwieństwie do innych określeń zastosowanych w Nowym Testamencie w celu wyrażenia czynności nauczania, greckie słowo didasko użyte w tym fragmencie występuje w kontekście autorytatywnego nauczania powierzonego komuś, kto ma szczególną rolę przywódczą w Kościele. W szerszym kontekście listu apostoła Pawła do Tymoteusza i Tytusa, a także w rozumieniu bezpośredniego kontekstu, który łączy te formy nauczania z wykonywaniem władzy nad mężczyznami, możemy wyciągnąć wnioski, że Paweł zabrania kobietom tego rodzaju nauczania, które wiąże się z przywódczą władzą w Kościele. Innymi słowy, apostoł Paweł nie zabrania kobietom całkowicie nauczania, a jedynie takiej formy nauczania w Kościele, które zapewnia kobietom pozycję autorytatywną nad mężczyznami. Czego dotyczy to kwestia? Ponieważ Biblia świadczy, że kobiety w służbie mogą angażować się w pewne formy nauczania, włączając to nauczanie innych kobiet, a nawet mężczyzn. Rzeczywista kwestia to, czy kobiety mogą przemawiać lub nauczać, to jest głosić publicznie ewangelizować, nauczać w szkole sobotniej. Rzeczywista kwestia rodzi pytanie, czy kobiety mogą legalnie praktykować tego rodzaju nauczanie w kościele, które stawia je na pozycji autorytatywnej nad mężczyznami, tak jak na miejsce w przypadku autorytatywnego nauczania powierzonego starszemu zboru pastorom. No, to jest bardzo ciekawy temat związany z milczeniem i nauczaniem kobiet. No, kto jest już wiele lat w kościele, no, i podróżuje po różnych zborach, po różnych wspólnotach,
Czasami są takie sytuacje, że by mógł powiedzieć, no to powinno się naprawdę stosować słowa apostoła Pawła dotyczące kobiet, bo jest jarmark, kobiety naprawdę prawie że krzyczą, mają taki donośny głos. Raz byłem w jednym zborze, naprawdę jarmark był. Niesamowicie ta kobieta tak krzyczała, miała tak podnośny głos. Tych mężczyzn, jak to się mówi, zniżała, poniżała bardzo, bardzo poważnie. I no, tu by trzeba było zastosować te słowa. I dlatego też ja apeluję do kobiet, żeby pamiętały o swojej roli, którą im wyznacza Nowy Testament. Nauczanie, ale nie z pozycji takiego, no można powiedzieć, teokraty, takiego wielkiego autorytetu. No niedawno byłem na takim nauczaniu, gdzie kobieta prowadziła, no jejku, nas ustawiała po rogach wszystkich, no, szczególnie mężczyzn. To po prostu, no aż było troszeczkę nieprzyjemnie, kiedy ta kobieta po prostu no, traktowała nas jak dzieci, w jakiejś szkółce. Nie? Niesamowicie, mężczyzn starszych, o wiele starszych od niej. Nie, to tak nie może być. Samo Pismo Święte mówi o pewnym szacunku dla starszych wyznawców, dla starszych osób, w jaki sposób mamy te osoby nauczać. Tu kobiety powinny się bardzo dużo, dużo nauczać. I są oczywiście kobiety, żony pastorów, które powinny na siebie wziąć obowiązek pouczania tych kobiet. Pouczania odnośnie naprawdę odpowiedniego stroju. Tu do kościoła nie można przyjść w takiej mini spódniczce, która no, niesamowicie podkreśla kształty, czy w stroju obcisłym, gdzie jest naprawdę no, nie w porządku. Są specjalne strony internetowe dla chrześcijan, którzy chcą wyglądać godnie w kościele. Kościół to nie jest świat. My nie powinniśmy przypodobywać się do świata, ale kobiety powinny uczyć drugie kobiety, jak one powinny się zachować. Jest naprawdę, polecam dzieła Ellen White i samo pismo, które mówi wyraźnie. Kobiety, macie tam olbrzymie pole do popisu. Pewne poletko, które możecie uprawiać, do które macie pełne prawo uprawiania tego poletka. Pan Bóg daje wam tam tutaj wolną rękę. Trzeba znać, bym powiedział, swoje miejsce w szeregu. Czytajmy dalej. Kwalifikacje czy możliwości? Czego kwestia nie dotyczy? Potencjalnych możliwości, wykształcenia czy umiejętności? Kwestia, czy ordynować kobietę na starszy zbór lub pastorów, nie powinno się mylić z tym, czy kobiety są profesjonalne, zdolne, czy też wykwalifikowane do nauczania lub zajmowania kierowniczych, przywódczych stanowisk. Apostoł Paweł nie podawał braku w wykształceniu, niedostatku w formalnym wyszkoleniu, czy braku umiejętności pedagogicznych jako powód zakazu nauczania, czy też dzierżenia władzy nad mężczyznami. Rzeczywiste powody, dla których nie zezwalał kobietom na praktykowanie pewnych form nauczania, sugeruje, że były one zdolne do takowego nauczania. Jako przykład Paweł instruował starsze kobiety, by nauczały tego, co dobre, wówczas mogłyby szkolić młodsze kobiety. Skomentował on także nauczenie Tymoteusza przez Loidę, Eunikę. Najwyraźniej Pryscylla była dobrze wykształconą i zdolną nauczycielką, gdyż objaśniała Apollonowi, elokwentnemu mężowi, który był już wcześniej poinstruowany o drogach pańskich.
Jako znamienne, że list apostoła Pawła do Tymoteusza, ten właśnie list, w którym zakazano kobietom nauczania czy okazywania władzy wobec mężczyzn i który ogranicza pastoralną rolę duchowego stróża do mężczyzn, został skierowany do zboru w Efezie, rodzinnego zboru Pryscyli i Akwili. Przed napisaniem tego listu Paweł już przebywał w domu Pryscyli i Akwili w Koryncie przez 18 lat. Później towarzyszyły one Pawłowi w drodze do Efezu. Gdy Paweł zatrzymał się w Efezie na kolejne 3 lata, zwiastując całą wolę Bożą, prawdopodobnie Pryscylla była wśród tych, co otrzymała od niego wskazówki. Biblia wspomina także bizneswoman Lidię, osobę, której zdolności handlowe, administracyjne w sprzedaży kosztownych towarów najwyraźniej ułatwiły nawiązanie kontaktów ze szlachtą i rodziną królewską, jednak nawet wysoko wykształcona Pryscylla, ani kobieta sukcesu profesjonalistka Lidia, ani żadna inna wysoko wykształcona kobieta nie miała pozwolenia, aby nauczać lub mieć władzę nad mężczyznami. Przyczyna, dla której nie pozwolono kobietom nauczać lub mieć władzę nad mężczyznami, nie tkwiła w braku wykształcenia czy też braku zdolności edukacyjnych. Zamiast tego Paweł wskazywał na porządek, jaki zaistniał przy stworzeniu, to znaczy, iż Adam był stworzony jako pierwszy, a potem Ewa. Adam obdarzony został specjalnymi prawami i odpowiedzialnością przywódczą należnym pierworodnym w rodzinie. I to jest właśnie to ciekawe zagadnienie, które nam mówi o tym, że nie powinniśmy patrzeć na to zagadnienie z punktu widzenia wykształcenia. No ona taka jest wykształcona. Ona skończyła tam uniwersytety. Ona ma już doktorat. Ona ma profesurę. Jaka ona jest mądra. Świat rządzi się swoimi prawami. Świat akceptuje takie rzeczy, lecz my nie jesteśmy ze świata. Świat nie ma wstępu do Kościoła. I to, co się dzieje w świecie, te zwyczaje, my nie możemy wprowadzić do zboru Bożego. No, ludzie drodzy, trzymajmy się Bożego porządku. Nie wprowadzajmy świata do Kościoła. 8. Biblijne przywództwo. Czego kwestia nie dotyczy? Męskiej dominacji, władzy, biblijnego modelu przywódczej roli starszego zboru lub pastora męskiej płci nie powinno się mylić z patriarchalizmem czy też męską supremacją, kontrolą lub też dominacją. Także podległa rola kobiety nie powinna być postrzegana jako narzucenie męskiej władzy nad kobietą lub jej poniżanie. Biblia naucza, że w ramach równego partnerstwa mężczyzn i kobiety przywództwo mężczyzn narzuca mu okazywanie chrześcijańskiego ducha kierownictwa. Zarówno w domu, jak i w kościele. Natomiast uległość kobiet wymaga od nich pełnego miłości wspierania mężczyzn w jego kierowniczej roli. Biblia określa naturę męskiego przewodzenia nie jako dominację, kontrolę czy też dzierżenie władzy, ale raczej jako forma przywództwa, polegająca na okazywaniu niesamolubnej miłości. Przewodzenie w pełnej poświęcenia służbie, przewodzenie w zdrowym zarządzaniu czy też sprawowaniu urzędu, przewodzenie polegające na zapewnieniu dobrostanu domu rodzinnego, przewodzenie, które zapewnia środki utrzymania dla rodziny, a także przewodzenie w dyscyplinie i wychowanie. To znaczy przywódcza rola jako prawodawcy i kapłana. Tego rodzaju rola przywódcza mężczyzn najlepiej uosabiona jest w osobie Chrystusa. Może być okazana jedynie przez tych, którzy są w Panu.
Wspierająca rola kobiet nie oznacza, że muszą one poddać swoją niezależność lub swe sumienie mężczyźnie, albo że ma ona pozostać ślepo mu oddana. Kobieta ma zrozumieć, że istnieje ten, który stoi wyżej niż mąż nad żoną. Jest to Zbawiciel, a jego poddaństwo wobec męża ma być postrzegane tak, jak nakazał Bóg, jak przystoi Panu. Kobieta okazuje prawdziwą biblijną uległość poprzez okazanie miłującego szacunku i poprzez miłujące zaakceptowanie jej ustanowionej świętej roli jako pomocnik męża. Rola ta nie ma postaci niewolniczej, lecz wymaga inteligencji, woli współpracy w budowaniu silnej rodziny, domu bądź kościoła, co stanie się chwalebne dla Boga. Tego typu uległość stanowi model kobiety dany przez Jezusa, jak jest model dla mężczyzny. Jedynie ci, co są nawróceni, to jest ci, którzy są w Panu, są w stanie rzeczywiście okazywać ducha uległości. Czego dotyczy ta kwestia? Ponieważ biblijne przywództwo jest pełnym miłości, wyrazem kierownictwa mężczyzn w ramach równorzędnego partnerstwa mężczyzn, kobieta w rodzinie, dom i kościół, rzeczywistą kwestią w debacie nad ordynacją kobietą jest to, czy Biblia pozwala lub nie pozwala kobietom wykonywać biblijne przywódcze funkcje ordynowanego starszego zboru lub pastora. Innymi słowy, czy zasada równości przed Bogiem nie masz mężczyzny ani kobiety, ponieważ zasadę przywództwa, którą wyznacza podział ról, uzależniony od płci. Konkluzja. Na każde postawione pytanie odnośnie kwestii ordynacji kobiety musimy szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym. W następnym rozdziale wykażemy, że Bóg wyznaczył odmienne role zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie i że w Piśmie Świętym znajdują się poważne przeszkody na drodze do ordynowania kobiet jako starszych zboru czy pastorów. Musimy dobrze tę kwestię zrozumieć, że nie chodzi o tu o jakiś męski szowinizm, władzę nad kobietami, wręcz taką jakąś dyktaturę mężczyzn. Oczywiście feministki lubią te tematy i tu szeroko się rozpisują, krążąc po marginesie naszego społeczeństwa, gdzie zawsze znajdziemy jakieś patologiczne zachowania mężczyzn, nie zapominając, że po drugiej stronie bieguna są też patologiczne zachowania mężczyzn, kobiet względem mężczyzn i możemy też tutaj napisać porządną rozprawkę na ten temat. Ale nie taki jest wzór Bożego postępowania, bo zdecydowana większość rodzin jest tym prawdziwym chrześcijańskim domem, pełnym miłości, pełnym szacunku. Czci ojca Twego i matkę Twoją, aby były przedłużone dni na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Przykazanie dotyczące czci rodziców jest w pełni respektowane, gdzie mąż szanuje swoją żonę, żona szanuje swojego męża. Są pewnego rodzaju prawa między nimi zawarte, które już z samego początku Słowa Bożego Bóg powiedział do kobiety, a do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać się będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. No taki jest nakaz Boży, drodzy słuchacze, i tego nie zmienimy. Mężczyzna będzie panował nad kobietą. To nie jest panowanie jakiegoś despoty, tyrana, to jest panowanie tak, jak czytaliśmy, panowanie Chrystusa. To jest panowanie pełne miłości. I tu mamy szukać miłość, mamy znaleźć tutaj ten wzór Chrystusowy,
Nie robimy ordynacji, aby wyzwolić się spod męskiego szowinizmu, męskiej despoty, pogardy męskiej. No i tu możemy naprawdę cały arsenał różnych słów stosować, ale tu mamy wykonać wolę Bożą. To jest właśnie wola Boża. I trzymajmy się woli Bożej, abyśmy nie byli zaliczeni do tych, którzy walczą z Bogiem, walczą z Jego Słowem. Popatrzmy szerzej na to zagadnienie, które się toczy przed nami, które przede wszystkim idzie w kierunku, no nie idzie w kierunku dobrym. Bo jeżeli zobaczymy, że to, co się dzieje obecnie u nas, już w innych stronach świata, już dawno oni to przeszli, ale w jakiej są pozycji, naprawdę nie chcielibyśmy zejść w to miejsce, gdzie oni są. Tak więc zostało nam jeszcze trochę lat, nie wiem, dłużej, mniej, do przyjścia naszego Zbawiciela, więc utrzymajmy tą zdrową naukę w oparciu o boskie Pismo Święte, które uczy tego boskiego porządku, boskiego szacunku dla siebie nawzajem. Kończąc, życzę wszystkim dużo błogosławieństw Bożych, studiujmy Pismo Święte i niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.